stronę. Pytanie, które mnie korci, jak poznać Abusa? W podstawówce. My się znamy z podstawówki. My się znamy z podstawówki, ja chodziłem do trzeciej czy do drugiej klasy podstawówki, on już dwa lata starszy był, w czwartej żeby kanapki zabierał. Kanapki rower mi zabierał, kurczę, wiem. Ale odwróciło się później. No pewnie się przyjaźnimy całe życie, to mówię. My się znamy z podstawówki, odkąd ja pamiętam. Jak pracuje, pracowało ci się w zakładzie poprawczym? To prawda? To prawda, bardzo dobrze, powiem tak, bardzo sobie szanuję tą pracę. Super, no teraz ze względu na to, co robię, na przygotowania i tak dalej, musiałem odpuścić. Podchodzę profesjonalnie do tego, co robię, tak, czyli do tych sztuk walki, więc nie mogę sobie pozwolić na jakieś tam dodatkowe inne zajęcia. No i musiałem odpuścić pracę w ośrodku, ale pracowało mi się naprawdę super. Młodzież w ośrodku jest, powiem tak, kiedyś pracowałem w zwykłej szkole, w zwykłym liceum. I porównując to do pracy w ośrodku, wolę pracować z chłopakami w ośrodku. Chłopaki w ośrodku szybciej wszystko kumają, są starsi, bardziej doświadczeni, mogę tak powiedzieć, życiowo. Szybciej znajdowałem z nimi wspólny język. Mhm. Też pokazanie drogi sportowej chyba w pozytywny sposób wpływa na to. Dokładnie, to najważniejsze. Tym chłopakom można pokazać, że można żyć inaczej, że nie trzeba iść na 8 godzin do roboty czy na 10, że można żyć w sposób taki, jak się chce, nie taki, jak trzeba. Bo oni też, no wiadomo, teraz czasy nastały takie, że każdy chce zarobić, ale się nie narobi. Można tak robić, można robić w życiu to, co się lubi, tylko no, trzeba do tego robić ciężką pracą. Imprezami z Abusem, czy raczej woli stabilizacja i domowe pielęsze? I dlaczego nosisz przydomek Kaczor? Przydomek Kaczor noszę od dzieciaka, nie wiem dlaczego, nawet kto to wymyślił, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Czy tęsknię za imprezami z Abusem? Abusa zapytajcie, czy imprezuje najpierw. Bo z tego co wiem, no, przychodzi już pewien okres czasu, że się nie chcę w tych dyskotekach chodzić. No, wiesz, jak się startowało 15 lat i po każdych zawodach był bankiet, dyskoteka, to już się nawet nie chce. Tym bardziej, że urodził mi się syn, mój syn ma 3 miesiące i w tym momencie to jest na takim etapie, że jak kończę trening albo kończę jakikolwiek wyjazd gdzieś, coś, to chcę jak najszybciej wrócić do domu, do syna i móc spędzić z nim i z moją kobietą czas. Czyli najbliższe imprezy to baliki przebrańców. No dokładnie, tak może być. No, ja nie mówię, że tam gdzie nie chodzimy, no bo to wiesz, no i są i wesela i jakieś tam sylwestry i coś, no to jest normalne. No. Ale dyskoteki już nie, to już mnie nie kręci. Nie ten etap w życiu, nie ta głowa i nie ten wiek. Ciekawe pytanie też jest. Dzięki za dzisiejszy cykl pytań. Nie ma sprawy. Na tą chwilę to tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie śmiało je zadawać. Słuchajcie, jak macie pytania, ja jestem w Ankosie teraz codziennie, 3 razy w tygodniu. Wy macie tam posłuch, rzut beretem. Więc będzie dużo relacji z moich, może nie bezpośrednio z przygotowań, bo nie chcę też, żeby przeciwnik wiedział, co tam robię, ale dużo pytań, dużo odpowiedzi z moich.